witam przybyłych gości na gminną uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023-2024 wraz z wręczeniem wyróżniającym się uczniom nagród wójta gminy Złote i Diamentowe Kule. Jest mi niezmiernie miło gościć w progach naszej szkoły tych najlepszych z najlepszych uczniów ze szkół naszej gminy wraz z ich rodzicami. Także witam serdecznie. Kolejny raz zostaną oni uhonorowani i wyróżnieni przez władze gminne za swoją pracę w formule Złotego i Diamentowego Pióra. Mam zaszczyt odczytać list pana kuratora skierowany do państwa. Szanowni państwo, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych, drodzy uczniowie. W życiu szkoły każdy rok jest niepowtarzalny i ważny, dla każdego znaczący w jego uczniowskiej i nauczycielskiej karierze. Wierzę, że dla wszystkich był to dobry rok nauki i pracy, w którym udało się odrobić swoje lekcje i wykonać własne zadania. Chcę państwu serdecznie dzisiaj podziękować za podjęcie i realizację trudnych edukacyjnych oraz wychowawczych wyzwań, za przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie nieustannie zmieniających się wymagań i oczekiwań, za to, że młodzież, która opuści i szkołę, będzie mogła śmiało pójść dalej. Drodzy absolwenci i uczniowie, niektórzy po wakacjach rozpoczną naukę w nowej szkole. Życzę, aby miniony czas zapisał się wam w pamięci wyłącznie pozytywnie, a lata nauki w kolejnej placówce pozwoliły zrealizować wszystkie edukacyjne lub zawodowe plany. Jako wieloletni dyrektor wiem dobrze, radością oczekujecie na letnią przerwę od zajęć, niezależnie od tego, jak bardzo lubicie swoją szkołę. Życzę, aby nadchodzące wakacje były dla was ciekawe i inspirujące, ale przede wszystkim bezpieczne. Kończy się pewien etap wytężonej pracy, realizacji wyznaczonych celów mierzonych wynikami promocji, egzaminów czy licznych konkursów. Drodzy uczniowie, stojąc tu dzisiaj, patrząc na wasze uśmiechnięte buzie, czuję ogromną dumę i radość z waszych osiągnięć, z waszych wyników. Rok szkolny, który właśnie się kończył, był pełen wyzwań i nowych doświadczeń. Każdego dnia staraliście się poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę. Gratuluję wam wytrwałości, zaangażowania i sukcesów, które osiągnęliście. Pamiętajcie, że każdy krok, świadomy krok w kierunku wyzwań, które sobie zamierzyliście, nawet ten najmniejszy, prowadzi do rzeczy wielkich. Nauka to nie tylko książki i zeszyty, ale również doświadczenia, które zdobywacie każdego dnia. Wszystko, czego się nauczycie, czego doświadczycie w szkolnych ławkach, przyniesie owoce w życiu dorosłym. Drodzy rodzice, wasza rola w edukacji i wychowaniu jest nieoceniona. Dziękuję wam za wsparcie, za aktywność i przede wszystkim za zaufanie, które obdarzacie nasze szkoły. Szanowni nauczyciele, wasza codzienna, tytaniczna praca jest fundamentem sukcesów naszej młodzieży. Dziękuję wam za poświęcenie, za pasję, za to, że przekazujecie codziennie nie tylko wiedzę, ale również wartości, także te patriotyczne, naszym dzieciom. Drodzy uczniowie, życzę wam udanych i bezpiecznych wakacji. Odpocznijcie, naładujcie akumulatory, abyście pełni energii wrócili po wakacjach i realizowali nowe wyzwania. Zatańczymy dzisiaj wam. Wspólne proszę granie, uśmiechnięty.
Podlaska. Prawdziwe perełki po 5,2 uzyskać w średniej ocen to jest dużo, a są tacy, co 5,6 prawie uzyskali, więc szczere gratulacje. I tu się należą jeszcze raz brawa, żebyśmy dwie godziny. List gratulacyjny. Mamy przyjemność i satysfakcję pogratulować wychowania wspaniałego młodego człowieka Karola Lesińskiego, który osiąga wysokie oceny w nauce, zachowując nienaganną postawę w życiu szkolnym. Gratulujemy i zapraszamy.
za oświetlenie naszej uroczystości. Swoją obecnością jest takie powiedzenie: korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie. I dzisiaj mogliśmy z okazji tego uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023-2024 korzystać z tych owoców. Z tego miejsca chciałbym podziękować uczniom, ale i również nauczycielom za ten wkład pracy,